przedmówca mówił o poszukiwaniu nowego języka, którym można by opowiadać o Śląsku. Ja myślę, że jednym z takich sposobów jest język designu. I tutaj opowiem troszeczkę o takich projektach, które próbują właśnie tym nowym językiem o Śląsku opowiadać. I powiem też o naszym pokoleniu, bo to my, 20-30-latkowie, próbujemy zdefiniować naszą tożsamość, będąc tutaj na Śląsku, bez tych wszystkich obciążeń i ograniczeń, które mieli nasi rodzice, żyjąc w czasie PRL-u. My już o wszystkim możemy mówić, dlatego słuchajcie, w jaki sposób mówimy. Śląsk jest obarczony wieloma stereotypami, o niektórych z nich wspomniał pan Jerzy, ale ja chcę wspomnieć jeszcze o tym jednym największym stereotypie. Otóż z czym kojarzy się Śląsk poza Śląskiem? Z węglem. Węgiel to jest oczywiście hasło, ale co idzie za węglem? Jesteśmy postrzegani jako region, w którym są kopalnie, czyli jako region robotniczy i w którym mamy bardzo zanieczyszczone środowisko naturalne, podczas gdy powietrze mamy lepsze niż w Krakowie. Ale co projektanci próbują zrobić z tym węglem? Ponieważ jeżeli mamy stereotyp, to musimy go najpierw przepracować, żeby powiedzieć prawdę, bo stereotyp jest pewnym uproszczonym obrazem. Otóż projektanci z węgla robią bardzo różne rzeczy, próbując jakoś wejść z nim w dialog, próbując go przepracować. Na przykład dziewczyny z pracowni Brokat zrobiły z węgla biżuterię, która okazała się bardzo dużym sukcesem. One nie są ani pierwsze, ani jedyne, które robiły z węgla biżuterię. Natomiast inni jubilerzy próbowali ten węgiel jakoś tam polerować, udawać, że on węglem nie jest. Natomiast to, co zrobiły dziewczyny, one pozwoliły temu węglowi przemówić. One go nie obrabiały specjalnie, tylko ociosały go i powiedziały: słuchajcie, my tu mamy węgiel, to jest węgiel, połączymy go ze srebrem i będziemy nosić go, ponieważ jesteśmy ze Śląska i z tym wy nas kojarzycie, ale my chcemy pokazać, że my jesteśmy dumni i że ten węgiel może być czymś szlachetnym, czymś dla nas ważnym. Co zrobiła Marta Frank z węglem? Marta Frank zrobiła węgiel przewrotny, zrobiła węgiel, który myje, czyli mydło z węgla, które na początku miało być tylko niewinnym gadżetem festiwalu designu, targów designu Silo z Palami Fest, które odbywały się w kopalni Guido. I okazało się, że jakby ten gadżet stał się bardziej znany niż sama impreza. I okazało się, że ona musi go zacząć produkować, opatentować, że wszyscy chcą mieć ze Śląska właśnie taki przedmiot, taką pamiątkę, która właśnie przełamuje ten stereotyp, bo jak bierzemy to mydło do ręki i zaczynamy się myć, to najpierw mamy czarne ręce, a potem spłukujemy go i one są czyste. Także tutaj odbywa się taki proces symboliczny. Ale węgiel, sama jego forma, może również powodować zupełnie inne skojarzenia. Na przykład Matylda Sałajewska miała takie skojarzenie, żeby z węgla zrobić poduchy, które są miękkie, które są miłe w dotyku. Albo kafty design. Dziewczyny zrobiły lampę, która, no węgiel kojarzy się z tym, że pochłania światło, jest czarny. A one formą węgla zainspirowały się do tego, żeby stworzyć formę lampy, która u dołu jest czarna, emituje takie łagodne światło. Również studenci mają potrzebę opowiadania o węglu, młodszym od siebie. Książka dla dzieci o węglu, o historii górnictwa z pięknymi ilustracjami. To projekt dyplomowy Kasi Breczko. Drugi projekt dziewczyn z Brokatu, który wygrał konkurs Dobry produkt dla Śląska. Próba dialogu ze śląskim pejzażem, bo śląski pejzaż nie jest tylko czarny, on jest czarno-zielony. Zachęcam Państwa do pojechania na hałdę w Murckach i zobaczenie kopalni, która jest skąpana w zieleni. To jest właśnie nasza rzeczywistość, nasze spotkanie kultury z naturą, które się tutaj odbywa, które nie jest tak naprawdę rozdzielne, tylko trwa w jednym miejscu. Kontynuując ten wątek, mamy również węgiel z porcelany, czyli porcelanowe diamenty Bogdana Kosaka, ceramika. Również węgiel można wykorzystywać w przemyśle spożywczym. To akurat warsztaty, które odbyły się przy okazji wystawy Węgiel Boom, prowadzone przez Patrycję Walter. To są takie ciasteczka z polenty z węglem czarne, które można było spożywać. Dlaczego to pokazuje? I tutaj mamy klocki inspirowane motywem kopalni, zabawkę dla dzieci. Otóż my czasami patrzymy na gadżety z takim pobłażaniem. Gadżet chce mieć firma, żeby się zareklamować. Gadżet chce mieć województwo, urząd miasta. To są z reguły jakieś takie przedmioty niepotrzebne, to znaczy niby praktyczne, no bo na przykład długopis, ale z drugiej strony
podchodzimy do nich z takim pobłażaniem i no, dostałem gadżet, ale właściwie mogłem go nie dostać, mogę go wyrzucić. Natomiast ja uważam, że my nie doceniamy gadżetów, a szczególnie takich gadżetów, które gdzieś tam wychodzą z tej inspiracji regionalnej, ponieważ czasami to jest dla nas taki pierwszy kontakt, pierwszy komunikat, który nosząc dany gadżet, czy to jest koszulka, czy torba, czy biżuteria, czy posiadając w domu jakiś obiekt, my komunikujemy identyfikację z jakimś miejscem, komunikujemy naszą tożsamość, próbujemy ją określić. Czasami nawet próbujemy się sami upewnić, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy ze Śląska, czy szerzej z województwa śląskiego. Jednym z pierwszych takich gadżetów ważnych dla naszego pokolenia były te koszulki z napisem Kato i kubki, które wyprodukował Dominik Tokarski, który teraz wraz z Michałem Kubieńcem prowadzi wspomniany tutaj przez prowadzącego sesję sklep Geszeft. I te koszulki wypływały z takiej czystej ochoty powiedzenia: słuchajcie, Katowice są fajne, my jesteśmy stąd. Kato, jesteśmy z Kato. Czasami gadżety mogą być dowcipne, tak jak na przykład wyciskarka do cytrusów Spodek. Pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, parę lat temu logiem Katowic był jeszcze taki niezbyt dobrze narysowany Spodek, który w środowisku projektantów był ośmieszany jako wyciskarka do cytrusów. Właśnie dwóch projektantów, Karolina Jakoweńko i Piotr Jakoweńko, stwierdzili, że ten żart wykorzystają i stworzą właśnie taką wyciskarkę. A przy okazji zainspirowani byli jedną z największych ikon architektury, którą mamy na Śląsku i dzięki Spodkowi jesteśmy też rozpoznawani poza regionem. Architektura jest w ogóle bardzo dobrym tematem na gadżet, ponieważ mamy ją dobrej jakości, ale tu w przypadku tego obiektu chcę powiedzieć o czymś więcej, ponieważ widzą Państwo naszyjnik, na którym którego motywem przewodnim stał się Brutal, czyli wyburzony dworzec. I przy okazji Brutala wydaje mi się, że każde pokolenie ma swoją historię takiego przebudzenia obywatelskiego. I ja upatruję w przeciwko wyburzeniu dworca kolejowego, brutalistycznego, właśnie taki pierwszy sprzeciw naszego pokolenia. Oczywiście to się kompletnie nie udało, było nas za mało, nie mieliśmy siły przebicia, zbuntowaliśmy się za późno, natomiast zrozumieliśmy, że w mieście dzieje się coś za naszymi plecami, na co się nie zgadzamy i nie mamy na to żadnego wpływu. I chcieliśmy mieć ten wpływ, dlatego ten Brutal jest bardzo ważną ikoną, wydaje mi się, że dla naszego pokolenia, obojętnie czy lubiliście go, czy nie, ale była to pewna niezgoda na podejmowanie decyzji za plecami obywateli. Teraz przechodzę troszeczkę od architektury do innego tematu. Była mowa o Gotce, o śląskim etnolekcie. W świetny sposób tą promocję robi Gryfnie. Zresztą rok temu Klaudia miała wystąpienie, więc powiem tylko pokrótce. Natomiast to, co udało się Gryfnie, to troszeczkę odfolkloryzowanie Śląska, zrezygnowanie z tej estetyki festynu, estetyki ludyczności, prześności na rzecz współczesnego designu, który podoba się ludziom poza Śląskiem. Oni noszą te torby, noszą te koszulki, a Klaudia i Krzysiek za pieniądze z tych koszulek robią projekty edukacyjne. Robią filmy, gdzie Ślązoki godają, robią grę Śląskie Memory, robią wydawnictwa i chcą uczyć dzieci, że ten nasz język może być fajny, może być atrakcyjny i warto go znać, przynajmniej parę słów. To nie chodzi o to, żeby się cofać w czasie i żebyśmy wszyscy tylko się porozumiewali językiem śląskim. Chodzi o to, żeby wiedzieć, skąd jesteśmy. Taką dumę ze Śląska podkreślają również chłopaki z Luxex Silesia. Oni z kolei troszeczkę w mniej zabawny sposób, troszeczkę bardziej bezpośrednio czerpią z górniczego munduru, ale przez te ich realizacje właśnie ta duma, to podniesienie rangi tego Ślązaka przemawia bardzo silnie. No i współczesne śląskie legendy, śląskie mity Ewy Kucharskiej, która przeniosła postaci Beboka, Meluzyny, Heksy czy Bidy z nędzą we współczesne realia i pokazuje, że te postaci legendarne mogą się zmagać z kłótniami małżeńskimi, z problemem konsumpcjonizmu i jak to wszystko wygląda współcześnie, a przy okazji opowiada to ludziom takim jak my, że mamy takie tradycje, mamy takie legendy i może sięgniemy przez to do źródeł. Także pokazałam teraz te obiekty, które przechodzą jakby, są gadżetami, ale przenoszą nas gdzieś tam w sferę dyskusji o tożsamości. Ale to, co jest najważniejsze, to nie te obiekty i nie te gadżety, tylko to,
co my, dzięki temu, że poczujemy się dobrze u siebie, poczujemy się dobrze w miejscu, w którym mieszkamy, zaczniemy być dumni z tego miejsca, zaczniemy się troszczyć o to miejsce i zaczniemy być odpowiedzialni za to miejsce. I teraz pokażę kilka takich projektów, które uwzględniają te wątki bycia odpowiedzialnym, czyli czujemy się już tutaj dobrze w województwie śląskim, w Katowicach, Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu i chcemy coś dobrego zrobić dla swojego miejsca. Otóż Kasia Jędrośka-Goik chciała coś dobrego zrobić dla superjednostki. Wymyśliła, że jest to największy blok w Katowicach, mieszkała w nim w czasie studiów i uznała, że byłoby super, gdyby on stał się ścianą kwiatów. Przyszła jej z pomocą kandydatura Katowic na Europejską Stolicę Kultury, jak Państwo wszyscy wiedzą, pod hasłem Miasto Ogrodów. I Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów pomogła Kasi ten projekt zrealizować. Ci mieszkańcy, którzy zgodzili się przyjąć kwiaty za darmo, sadzonki i doniczki, stać się ogrodnikami w czasie letnich wakacji, mogli się też ze sobą spotkać i porozmawiać. Porozmawiać o superjednostce. Tutaj jest ta impreza, która odbyła się dla ogrodników. Oni wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Oni się czasami po raz pierwszy spotkali, chociaż mieszkają w tym ogromnym budynku, to nieprosto się tam spotkać. I przed superjednostką został zorganizowany taki piknik, na którym ogrodnicy mogli się spotkać. I to jest tak naprawdę największa wartość tego projektu. Co więcej, ci wszyscy ludzie mówią, że dzięki kwiatom wizerunek superjednostki się poprawił i wizerunek Centrum Katowic się poprawił, ponieważ coś zostało zrobione dla ludzi. Kontynuacją tego typu projektów partycypacyjnych, gdzie ludzie decydują, że chcą zmienić coś w najbliższym otoczeniu, jest rewitalizacja podwórek, a potem projekt Plac na Glans, który ma swoją kontynuację. Tam architekci pracują ze wspólnotami mieszkaniowymi, użytkującymi plac przed swoim domem i pytają ich, jakie mają potrzeby, jacy ludzie mieszkają w tym domu, czy są to dzieci, czy są to nastolatkowie, czy są osoby starsze, czy są osoby w średnim wieku, co ci ludzie lubią robić na swoim placu, jak chcieli, żeby się zmienił. I dopiero po tych konsultacjach społecznych plac jest zmieniany i tworzą się takie piękne miejsca spotkań. Już dwa takie podwórka zostały zrealizowane, myślę, że w przyszłym roku będą kolejne. Także projekt Plac na Glans. Zupełnie innym projektem uwzględniającym uczestnictwo ludzi, tym razem dzieci, jest projekt okładki płyty ze śląskimi zespołami Silesia 3, gdzie Marta Frank zaprojektowała tą okładkę jako czarno-białą, jaki rodzaj takiego emblematu kolorowanki. I poprosiła dzieci, które znajdowały się w szpitalu, żeby pokolorowały te okładki. I każda płyta dzięki temu jest inna. Każda płyta ma ten dotyk ludzkiej ręki, ręki dziecka w tym przypadku, a dla dzieci to była świetna zabawa. Ale też miały one poczucie, że biorą udział w czymś ważnym, że każdy z ich rysunków zostanie komuś potem przekazany, że będzie okładką płyty. Także działanie terapeutyczne dla dzieci, bardzo spersonalizowany design dla wydawnictwa muzycznego. Korzystają obie strony. Nie sposób tutaj w tym momencie nie powiedzieć o tych wątkach związanych z dziedzictwem postindustrialnym i odkrywaniem go. Jednym z pierwszych tego typu projektów był projekt Indo Nature, realizowany w Galerii Kronika, Centrum Sztuki Współczesnej Kronika obecnie. Były to wycieczki, które tak naprawdę miały za zadanie ludziom uświadomić, co mamy tutaj na miejscu, jakie jest nasze dziedzictwo poprzemysłowe i że tak naprawdę ono niedługo zniknie, bo część tych obiektów, które są jeszcze w książce Indo Nature, zostały już wyburzone. I to było takie działanie na poziomie świadomości, skąd przychodzimy, żebyśmy wiedzieli, dokąd zmierzamy, żebyśmy wiedzieli, które obiekty należy zachować, zmienić im funkcje, z których niestety musimy zrezygnować, bo taki jest proces rozwoju i zmiany w naszym regionie. Zmiana jest bardzo ważnym słowem na Śląsku i właśnie ten projekt tą zmianę starał się udokumentować. Zmiana nie zawsze jest rzeczą pozytywną. Dla niektórych grup społecznych kończy się tak naprawdę nie najlepiej. To na tą zmianę, która dokonała się w Bytomiu, zwolnienia z pracy górników, zareagował artysta Łukasz Surowiec, tworząc projekt Black Diamonds. On wykorzystał potencjał, czas i pracę bezrobotnych górników, poprosił ich, aby tonę węgla przerobili na tonę węglowych diamentów, które potem zostały sprzedane. One są sprzedawane w sklepach z designem, w Silesii i dochód z tych sprzedanych diamentów jest przekazywany właśnie tym górnikom. Oni jeszcze na chwilę mają taki bezpieczny moment przejścia z tej pracy na kopalni. Nie stają się od razu bezrobotni, tylko mogą dalej popracować w tym materiale znanym sobie, którym jest węgiel, utrzymać tą pracę i zastanowić się, co zrobić dalej ze swoim życiem. Także artysta też ma moc, artysta, projektant, interwencji społecznej, takiej sztuki społecznie zaangażowanej. I takim przykładem jest właśnie ten projekt.
warto też wspomnieć o takich ludziach, którzy zwracają uwagę, że powinniśmy opowiadać historię ludzi, którzy tworzyli Śląsk kiedyś, natomiast już nie mogą swoich historii opowiedzieć, ponieważ już ich tutaj nie ma. Myślę tutaj o dziedzictwie żydowskim, którym zajmuje się Karolina i Piotr Jakoweńko i Fundacja Brama Zuckermana. Oni właśnie zrealizowali projekt Opowieści Nieobecnych, który zwraca uwagę na dziedzictwo żydowskie miast Zagłębia i Górnego Śląska. To są zupełnie dwie różne tradycje. Bardzo ciekawy audioprzewodnik, dostępny również w języku angielskim. Właśnie to możemy robić jako współcześni Ślązacy, to znaczy opowiadać historie, które z jakichś powodów nie mogły zostać opowiedziane. Ze względów cenzury, ze względów innych wartości, które były jeszcze niedawno ważne, a teraz dla nas są inne rzeczy ważne. Dla nas ważna jest jakaś tam prawda i dochodzenie do niej, szukanie w tradycji inspiracji. To już ostatni slajd. Chcę pokazać zmianę ulicy Mariackiej i tak naprawdę wzrost świadomości mieszkańców. Bardzo ważna jest teraz dyskusja o globalności i lokalności. My zaczynamy się interesować tym, skąd pochodzą produkty, które kupujemy. Nie podoba nam się to, że główne ulice dużych miast wyglądają tak samo, mają te same sklepy, sprzedają te same produkty wyprodukowane gdzieś, gdzie jest najtaniej, czyli tak naprawdę kosztem robotników w Chinach, w Indiach, w Bangladeszu. Nie podoba nam się to. Chcemy być bardziej odpowiedzialni. Chcemy kupić jarmuż i marchewkę od rolnika z Rybnika czy spod Katowic, ponieważ wtedy ten produkt nie musi wykonać takiej dużej drogi do nas. I to nie jest tylko na poziomie projektowania obiektów, to jest też na poziomie projektowania usług. To znaczy żyjmy lokalnie i wspierajmy naszych lokalnych przedsiębiorców, ponieważ wtedy wszystkim nam będzie się żyło tutaj lepiej. I jak najwięcej takich inicjatyw jak Kato Bazar na ulicy Mariackiej bardzo bym chciała tutaj w naszym regionie widzieć. Irma Kozina mówi, że tożsamość to przede wszystkim odpowiedzialność. Ja się pod tym podpisuję, dlatego nie myślcie źle o gadżetach, bo gadżety pozwalają wam odkryć waszą tożsamość i stać się bardziej odpowiedzialnymi Ślązakami. Dziękuję bardzo.